Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj kolejny film, w którym będziemy przygotowywać się do kolacji walentynkowej. I tak jak na poprzednim odcinku ogarnialiśmy miejsce, w którym ta kolacja będzie się odbywać, tak w dzisiejszym odcinku muszę przygotować jakiś prezent, ale szczerze wam przyznam, nie mam pojęcia, jaki to może być prezent i wydaje mi się, że po prostu pójdę do kogoś na Palionowi i po prostu spytam się, może ktoś mi jakoś doradzi, może będzie jakaś, prawda, fajna sugestia, co możemy było dać. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Każda łapka w górę to lepszy prezent dla Emilii na walentynki. A no i tyle, i suba możesz zostawić, nie? Dobra, lecę w takim razie do kogoś. Myślę, że polecimy może... Ja bym poleciał do Dave'a. Z Dave'em to mam, tak wiecie, taki stabilny od lat już kontakt. Myślę, że... O, i nawet tam stoi, patrzcie. I możemy po prostu się go spytać, co on sądzi na ten temat. Co on by tutaj zrobił? Halo, Dave'son, czy... Witam serdecznie Ciebie w moich skromnych progach. Bardzo skromnie. Słuchaj, jest sytuacja, ponieważ no, przygotowuję takie coś dla Emilii, kolację walentynkową przygotowałem. Tam na szczycie góry. Chodź, mogę ci nawet ją pokazać, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić. Dobra, kurde, bo ocenisz po prostu, jak to wygląda, czy się prezentuje dobrze, czy się może jednak prezentuje średnio. No ale wydaje mi się, że fajna będzie taka kolacja walentynkowa. Zrobiłem ją taką, na pewno, no. Tylko tam ciężko dojść, musimy w ogóle zrobić jakieś schody. Znaczy ja to zrobię poza odcinkiem, bo to długo zajmie, więc na początku musimy się pospinać niczym, prawda, zawodowi... Damy radę! Jak się nazywają ci? Nie w takich rzeczach. Zawodowi... Spinamy się... Climberman? Nie. Nie wiem właśnie. Climber Boy, nie, dobra, nie wiem, Uncharted 4, jedno. Dobra, dobra, no po prostu górale. Górale, o! Górale! Zawodowi wspinacze gór, nie. Co, jak już tak to było? Jak nie, już tak to było? Nie, Gopry. Co to jest? Górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, coś takiego. Dobra, tutaj. Tutaj. Wow! Wow, mega! Dobrze się to prezentuje. Wow, mega! Nie no, chyba dobrze się prezentuje, nie? Tak tutaj wiesz. Nie no, ładnie. Tak ja ten, nie? Nie no, i tu tak, no całkiem wiesz, przytulnie, nie? Tylko, kurczę, problem! Ja nie wiem, co mam jej dać, jaki prezent, bo wiesz, kolacja jedno, a prezent... Czekaj, czy ty zrobiłeś wszystko tutaj, nie mając prezentu? No, w sumie to tak. No bo właśnie przyszedłem do ciebie, żeby się spytać, jaki twoim zdaniem powinienem mi dać prezent? No, najlepszym prezentem będziesz ty. Tak. Fakty. Wiesz, romantycznie, ale kobiety niestety są materialistkami, więc musimy dać pieniądze. Żartuję. Okej. Okay. Dobra, nie, czyli co? Tak, czyli słuchaj. 10 tysięcy w gotówce, paysafe cardem. Ja bym się ucieszył. Nie, no, jak PSC w kardę, to dycha, albo dwie. No tak, 20 złotych PSC. No dobra. Więcej nie no. ma. Dobra, słuchaj, możemy zrobić tak, bo diamenty to tak oklepane trochę, nie? Dać diamenty, to ona powiem, no tak. Diament. Poza tym ona nie ma diamenty. Ma, ale wiem, czego nie ma. Na pewno czego? Tego nie ma. Emeraldów. Ma czy nie? Ej, ty pamiętasz, że ja na... Kiedyś, jak my byliśmy razem na Palionowie tam dwójce, to ja idę takiego złotego emeralda? Tak, jak się tam chyba no, na ten, oświadczałem się wtedy, no. Ale no to dobra, no to emerald, tylko tu nie mamy złotych emeraldów, ale to będzie przynajmniej zielony, no. Może być zielony też. No zielony też wiesz, jest fajny, nie? Wiesz, ale to liczy tylko się gości, skąd, stary, my nie mamy czasu, żeby iść do kopalni teraz szukać emeraldu. Jaka kopalnia? Ja mamy XXI wiek, człowieku. Mamy wieśniaków w wiosce. Okay. A, tak zwane przenośne Allegro. Jaki typ w ogóle, nie? Chłopcy, chce się kopać po emeraldy, nie? To ja nie wiem, ty żyjesz pod kamieniem, przysięgam. Dobra, żartowałem. No masz rację, z wieśniakami. Ty, to wieśniacy najczęściej, oni się lubią handlować za, wiesz co? Trzcinę. Ja idę pod trzcinę. Wiesz? Kurde, no. No dobra. Ja to tam ostatnio widziałem, że chcieli... Jak ty to rozbudowałeś? To nie było tak. Tak, to prawda, no. Tu na dół sobie jeszcze możesz zejść. Tam za drzwiami nic nie ma, ale tu na dole jest jeszcze. Takie korytarze tu będą powstawały. Boże święty, człowieku, weź się ogarnij. A niżej, nie wiem. Nie wiem, że niżej chyba nie będzie. Nie, chyba nie. Dużych wnętrz. Że co? Ty masz kompleks budowy dużych wnętrz. Zawsze musisz mieć duże wnętrze, domku. Bo ja mam bogate wnętrze w sobie. Tak. No na pewno, A tam co jest? Tam jest kopalnia po prostu. Wiesz, do kopalni. No dobra, no, niech ci będzie. Dobra, chodź, idziemy do tych wieśniaków w takim razie podilować się, że tak ujmę. Bo wydaje mi się, że damy radę. Tak, tak, tylko wiesz, co jest najgorsze? No? Że, kurczę, drewna nie wziąłem. Masz jakieś drewno? Mam, ale bo nie będziemy dużo potrzebować na kraftowanie różnych takich. Ale nie, tu jakieś, wiesz co, wydaje mi się, że... Bo to profesji mogą te wieśniaki nie mieć, ale chociaż... Nie, chyba mają jakieś. Coś tu będą mieli, to mi się wydaje. Coś tu mają pochytane. Ci są zamknięci. Czekaj, co to jakieś wieśniaki niezamknięte?
Właśnie, kurde, patrzę, czekaj, tu będzie otwarta, nie? To... Dobra, to nie, wiesz co? Potrzebujemy tak, czekaj, to jest twój domek? Nie, ale dług, jest dług, jest dług, jest dług, jest dług, widzę. Gdzie, już idę, toczą już idę. Rozmowę, na farmie, patrz. Toczą rozmowę. Tu są. Dobra, już idę tu. Dobra, patrz. Dobra, więc to jest idealny moment, żeby tutaj narzucić jakąś profesję. Więc może tak, przerobię to na to, zróbmy crafting i potrzebujemy... są takie różne kurcze narzędzia, które... Czekaj, jak to się robiło? Żeby teraz przypomnieć. Patrzę. Robiło się na przykład... O, te beczki albo... Bloom. Albo to. Dobra, wiem. Dobra, robię to. W takim razie. Zróbmy, zobaczymy, co oni za to dropną. Bo może już będzie tak, że nam emeralda dropnie na tym. Dobra, gdzie on jest? Tu, wariacik. Proszę bardzo. O, kurczę. Tutaj za... To! Czekaj, tutaj Bym. To muszę dać. No, o. Jest! Jest! To jest jak tanio! Czekaj. O kurde, 20 zboża tylko? No. Ale okazja, nie do przebicia, nie? Nie, lepszej nie będzie. Lepszej nie będzie, to prawda. No lepszej nie da rady, dobra. Mam emerald, myślałem, że będzie ciężej. A ty patrz. Łatwo. Ale to wiesz co, wydaje mi się, że najlepsze co mogę zrobić, to jeszcze jakoś nazwać tego emeralda. Po prostu, żeby on nie był taki, wiesz, po prostu emerald. Żeby on po prostu nazwać go jakoś, wiesz, tak. W takim razie zapraszam ciebie do miejsca, gdzie jest kowadło. Dobra, a gdzie jest kowadło? Czekaj, właśnie, na pewno jest w moim domku, dobra, chodź do mojego domku. Siebie też mam na chacie, nie? Masz? Aha, no to możemy iść do ciebie. No dobra, to chodź, pójdziemy do mnie w takim razie. Ogarniemy kowadło. Masz level? Mam. Tylko nie wiem właśnie, jak powinienem nazwać emeralda? Czekaj. Mleko. Coś z Milki, nie? Skojarzonego. Hot. Co to ma wspólnego? Nie no, trzeba zmienić emeralda nazwę na... powiem ci, że... Kurczę, hot milk. Jakoś... Hot milk, taki jak Hot Wheels. No, hot milk. Hot milk. Hot milk, podoba mi się, hot milk. Dla ciebie ten piękny hot milk. O nie, brakło, nie ma miejsca na K. Hot milk. Dla ciebie ten milk. Czekaj. Robię jeszcze sobie to. O, patrz, dobra, jak oceniasz? Pokaż. No bomba. Dla ciebie piękny hot. Nie, podoba mi się. Dla mnie ideał. Jak ja bym dostał taki prezent, to bym się oświadczył. Serio. Tak? No to... Zobaczymy, jak to będzie. Dla ciebie ten piękny hot milk. Dobra, tylko muszę to stary gdzieś schować. Tak, żeby to było, kurczę, bezpieczne, żeby wiesz, żeby ona tu przypadkiem nie przyszła. I nie zabrała tego, wiesz, że ona weźmie i powie, co to takiego? A ja, najciemniej pod latarnią, najciemniej pod dobra, latarnią. Dobra, masz rację, let's go, skrzynka na środku. Nie, trzeba zrobić daj, tak. Do beczki, stary, dodaj tych beczek. Do beczki? Prawda? O, ja myślę, że to wizualne. Dobra, to jest dobry plan, do beczki schować. No, wszystko, co najlepsze tam się mieści. Ej, no to stary, to mamy to ogarnięte, tylko czy sam emerald wystarczy? Czy to nie jest za mało tak, przypadkiem? Aczkolwiek mógł być coś jeszcze dorzucić, tylko jakby co? Zbyt łatwo poszło, wiesz o co chodzi. Jakby aha. To nie jest taki, czuję, że się nie postarałem, nie? Ametyst? Ametyst? Ej, to jest plan. Ja mam trochę, mogę ci pożyczyć. Masz ametyst? Ale... No dobra, a ile tego masz? O, masz. To może go też nazwę. O, to nazwij go, czekaj, nie hot milk, tylko teraz... Cold milk. Nie, bo ona nie może... Ciepłe i zimne poranki. Obrazi się, nazwij... No dobra. Ty jest skojarzonego z Emilią, ma blond włosy. Blond bond. Co? Blond bond. Jaki to ma związek? Dobra. Nie, jesteś piękna. Blond bond. Blond bond. Kurde, ale ja mam nazwy! Blond bond, stary, no to jest idealne. Ej, teraz weź bond chyba! Nie, czekaj, bond, jest bond. A jest blond tam? No, bold bond jest. Co? Bold bond jest, musi być blond bond. O nie, faktycznie. Blond bond. No i teraz jest git. Ale no. Bold bond też by było dobre, bo bold to piorun. Nie, Bolt to łysy, stary. Tak? Ale bold nie, było, czekaj. Bo przez ty to jest piorun. No ale ja napisałem, tak, napisałem przez dy, no tak. No to masz rację.
No, a Bolt to łysy. No tak, 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 tak. Nie, no bo ja zapomniałem, że to przez D tutaj jest. No tak, przez T, to masz rację. Nie ryzykować. Dobra, masz git. Blond, bond, no dobra, odkładam to w takim razie tutaj. Ale stary, znowu poszło zbyt łatwo, czuję, że się nie postarałem. Nie, ale nie możesz się tak czuć, znaczy ona ci pewnie przyniesie kurde marchewki. No, a ty się no dobra, no ale nawet jeśli by mi przyniosła marchewki, to wiesz, a co jeżeli mi przyniesie, nie wiem, stak złota, nie? Ja powiesz, że ją kochasz. Nie, no nie, ale my nie jesteśmy razem, to tak wiesz. Ze względu na przeszłość, nie? Tutaj jest kolacja ogarniana. To stara miłość nie rdzwieje, nie? Tak to mówię. Tam, no ale dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. No też prawda, nie? No ja jestem tego znany, ale no ja na przykład szedłem, no i nie było źle. No nie, wyjawiamy sobie. A jakby zrobił palc, złotą marchewę dla niej jeszcze. Ty ją zbyt bardzo rozpieścisz tym, naprawdę, ona ma ale już dwa prezenty. Ale już mam złotą marchewę. No ale wiesz, żeby tak, żeby było... A co ale muszę ją nazwać, muszę ją nazwać tą... bo patrz, bo... Zobacz do tej beczki, jak to wygląda. Jest tak, dwie rzeczy, tak kurczę, nie parzy... Znaczy tak parzyście właśnie, tak... Błaga, tak... no właśnie parzyście, do jednej i do drugiej łapy weźmie. Czyli no mówisz, idealnie. Że złotą marchewę mam sobie zostawić na kiedy indziej, tak? No ja bym zostawił na rocznicę, albo tam na imieniny, nie? No dobra, masz rację. Nie, no dobra, czyli dwa prezenty. Raz rozpieścisz, to później jest koniec. A jakbym wiersz napisał? Kurde, a co to się... Jana, ale ja umiem. Kurczę, nie mam książki żadnej. Ale miałem skórę gdzieś jakąś. Czekaj. Mam? Nie mam. Masz? Nie mam książki. Nie masz? A skórę nie mam, masz chociaż? Nie mam skóry. Nigdy nie widziałem żadnej krowy. Okej. Okay. Dobrze. Ale no to czekaj, to ja ogarnę... Ja skóry też nie mam, ale no ale są krówki, nie? To można na szybko, kurczę, pójść skoczyć po krówkę. Bo ja jestem dobry w pisaniu wierszy freestyle'owych, że tak ujmę. Mi się wydaje, to że to... A to mogłeś się zafreestyle'ować na żywo. Bez tekstu. No, to też jest jakiś plan. To też lepsze. Jest jakiś plan. Freestyle na to żywo. No siema, dobra. Siema, jest piękna jak owoce morza. Dobra, masz rację, zafreestylujemy. No to w takim razie, słuchaj, mam gotowe wszystko. Jestem zestresowany, ale jakoś to będzie. W takim razie, Dawidzie, trzy kciuki, lecę. Jutro, prawda, wielki dzień. Trzym się, dzięki za pomoc, elo. Dobrze, widzowie, udało się, mamy przygotowany prezent, Dawid mi pomógł. No i będzie trzeba też jakiś, że tak powiem, zafreestylować wierszyk na tej, prawda, kolacji. No mam nadzieję, że to się jakoś uda. No, ale zobaczymy jutro w takim razie, nie? Jak chcecie zobaczyć to wszystko, no to łapka w górę. Widzimy się jutro o godzinie chyba 17:15 jakoś tak. Bo tak jak powiedziałem, filmy teraz przez 3 dni będą o innych godzinach. Ale to jutro, trzymcie się, pozdro, pa, pa.